Ostatnio zrobiłem taki odcinek, w którym było porównanie ogrzewania gazem, pompą ciepła, węglem. I pod tym odcinkiem pojawiło się bardzo dużo komentarzy o tym, że albo ktoś mnie robi w jajo, że moja pompa ciepła ma współczynnik efektywności 2, czyli ten tak zwany COP. Czy moja pompa kłamie? No to jak jest z tą pompą? Ja mówię, no to wychodzi na to, że ta nasza pompa nie produkuje tyle energii. Wiecie, co ona powiedziała? No co ty powiedziałaś? Że jest niepełnosprawna, ale nie nasza, tylko twoja. Ja powiedziała, że moja pompa jest niepełnosprawna. Czajcie bazę? Że moja pompa jest niepełnosprawna. To jest problem. Tam, że pompa ciepła jest niepełnosprawna, to nie jest problem. Problem jest, jak masz pompę niepełnosprawną. Nie załamuj się, nie jest tak źle. Zobacz, spójrz tam do wózka. Jeszcze niezła pompa. W czym jest problem? Powiem wam szczerze, że jestem bardzo zdziwiony, no bo jest tak. Są dwie możliwości. Albo ja coś źle liczę, albo moja pompa jest do niczego. To w zasadzie są trzy możliwości. Albo już sam nie wiem, co jest nie tak. Mam nadzieję, że mi pomożecie i spróbujemy to razem jakoś rozwiązać ten problem. Bo powiem szczerze, że jeśli by się okazało, że moja pompa jest o współczynniku 2, czyli ten cały COP ma 2, to tak szczerze powiedziawszy, to się nie opłaca w ogóle montować pompy ciepła. Lepiej zamontować grzałkę z buforem, mieć taryfę G12, czyli ten tańszy prąd w zasadzie prawie o połowę. I po co to sobie głowę tym wszystkim zawracać? Słuchajcie, żeby nie było, że jestem gołosłowny, to chcę wam pokazać, jak to wygląda w moim przypadku. Spróbujemy to przeanalizować razem, mam nadzieję, że mi pomożecie. Albo jestem głupi, jest taka możliwość, albo nie wiem. Moja pompa wyprodukowała 15373 kWh na ten moment, w którym tutaj po prostu zrobiłem sobie screen. Żeby nie było, to jest z pompy ciepła informacja. Kod D16, lecimy do DSR16, uzysk energii instalacji grzewczej łącznie. To jest to. Mam nadzieję, że to jest dobry parametr. Następny parametr, który nas bardzo interesuje, to jest ten parametr. 7582, to jest D77, sprawdźmy to. Już, D77, zużycie energii łącznie. Jeżeli ja dobrze liczę i potrafię liczyć, mam nadzieję, że taką podstawową matematykę potrafię, że to nie jest tak jak w matematyce z TVP, że pani liczy i nic z tego nie wychodzi. No to robi się to w ten sposób, że bierzemy sobie ten parametr, czyli 15373 i dzielimy go sobie, uwaga, na ten parametr, czyli 7582. 202. No nie chce być inaczej, wychodzi 202. Czyli szczerze powiedziawszy, w takim przypadku, gdyby to faktycznie tak było, no to nie ma to po prostu większego sensu. Napiszcie, jak liczy się ten cały współczynnik COP, bo to jest po prostu bez sensu, zupełnie. Pytanie do was jest takie, słuchajcie, czy naprawdę ta pompa ma COP 2? Bo jeżeli tak, no to jest tragedia po prostu. To wystarczyłoby, nie wiem, założyć sobie grzałkę za nie 34 tysiące złotych, tylko za, nie wiem, 1000-2000 złotych, plus bufor niech będzie 2-3 tysiące złotych i mieć za 5 tysięcy złotych urządzenie, które będzie nam grzało z COP-em 2. Więc nie ma to większego sensu, no bo jeżeli zrobimy to sobie w taryfie G12. Gdzieś znalazłem w internecie coś takiego, że to się trochę inaczej liczy, ale jakoś nie daje temu do końca
słowa, że niby to się robi w ten sposób, że energię wyprodukowaną, czyli tą, dodajemy podobno do energii zużytej. Wychodzi nam coś takiego. To by się zaczęło już trochę kupy trzymać, bo jak pamiętacie z mojego wyliczenia z ciepła właściwego, no to dom potrzebował mniej więcej tyle energii na ogrzanie tego domu i że to niby dzielimy przez energię zużytą, czyli w ten sposób. I wtedy by wychodziło, że COP jest 3. To jest bez sensu. To jeżeli tak liczymy COP, no to coś jest nie tak. I by wychodziło, że te wszystkie COPy, czyli te wszystkie współczynniki efektywności tych wszystkich pomp ciepła, to jest jakieś po prostu, nie chcę nazywać oszustwo, ale po prostu, no nie wiem, no. Robienie z nas jeleni. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale nie wiem. Bardzo proszę, abyście pomogli mi rozwikłać tą sprawę. No bo sprawa jest poważna, bo jeżeli by to się okazało, że to tak jest, jeżeli ktoś, nie wiem, tutaj będzie oglądał ten nasz film zobaczy i wie, jak to wyliczać, i jeżeli to jest prawdą, to co ja tutaj w tej chwili wyliczyłem, no to fajnie to nie wygląda. A żeby jeszcze nie było, to coś wam jeszcze pokażę. Według mojej pompy ciepła, parametr D17, uwaga, idziemy do D17, według tego sezonowy współczynnik efektywności instalacji grzewczej łącznie wynosi 2,9, czyli by wychodziło, że niby COP jest 3. Rozumiecie coś z tego? A być może jest tak, że coś w mojej pompie ciepła jest nie tak. Może coś trzeba poprzestawiać, coś trzeba poregulować. Jeśli oglądają nas, nie wiem, monterzy, to może niech mi podpowiedzą, bo powiem szczerze, że no trochę jestem załamany tym wszystkim, dlatego że nie chodziło o to, żeby kupić sobie pompę ciepła i nie wiem, się pochwalić sąsiadom, bo zresztą stoi za domem, nikt jej nie widzi, tylko chodziło o to, żeby oszczędzać, a jeżeli to ma być w taki sposób, to ja tutaj oszczędności przestaję widzieć. Czyżby to był tylko marketingowy zabieg? Że te wszystkie pompy w katalogach mają 4, 5 COP i w ogóle jeszcze jakieś inne tematy, a to się okazuje, że to wcale tak nie jest? Ciekawy jestem waszego zdania i waszych opinii. Napiszcie w komentarzach, bardzo proszę, co na ten temat uważacie. Bo jakby tak było, to powiem wam szczerze, jestem, krótko mówiąc, w k***. Ja to mam pytanie do wszystkich, kurde, kiedy się zima skończy? Bo pompa dalej działa. Co prawda dzisiaj mamy ciepło, ale jednak coś tam musi jeszcze natłoczyć. Ja już nie chcę tej zimy. Mi się już znudziła. Te liczenia wszystkie to miejcie w dupie. Grunt, żeby pompa była pełnosprawna. No.